tym odcinku skrótowo opiszę podstawowe funkcje programu. Bardziej szczegółowe opisy pojawiają się w odcinkach opisujących poszczególne funkcje. Opis nie obejmuje konfiguracji programu oraz maszyny. Aktualny status połączenia programu z kontrolerem jest wyświetlany w prawym górnym obszarze. Jeśli połączenie nie jest nawiązane, program pracuje w trybie symulacji. W lewym górnym obszarze prezentowane są aktualne współrzędne narzędzia względem projektu oraz mniejszą czcionką względem punktów referencyjnych maszyny, przy czym punkt 00 oznacza lewy dolny róg. Współrzędna wysokości Z jest liczona względem powierzchni materiału. Symbol palnika wizualizuje położenie względem materiału oznaczonego niebieską linią. ARC wyświetla napięcie mierzone przez interfejs plazmowy. Przyciski wyboru aktualnej ścieżki, od której będzie wystartowany program. Przy dużej ilości ścieżek wskaźnikiem postępu można szybko przewinąć program do konkretnej ścieżki. Stop, klawisz Escape, Start, klawisz F5. Podczas pracy można korygować prędkość cięcia klawiszami plus minus oraz wysokość cięcia klawiszami Page Up, Page Down. Jeśli cięcie ścieżki zostanie przerwane, można kontynuować od punktu zatrzymania palnika, klikając Start prawym przyciskiem myszy lub klawisz F6. Kliknięcie Start z przytrzymanym klawiszem Ctrl powoduje uruchomienie cięcia jednej wybranej ścieżki w przeciwnym kierunku, co często pozwala dokończyć niedocięty detal. Sterowanie ręczne osi X, Y, równoznaczne z klawiszami strzałek. Jeśli potrzebujesz zignorować ograniczenia Soft Limit lub zignorować działanie krańcówek, należy użyć prawego przycisku myszy. Klawisz Shift wymusza jazdę z maksymalną prędkością. Klawisz Ctrl wymusza jazdę precyzyjną. Sterowanie ręczne osią Z, równoznaczne z klawiszami Page Up, Page Down. Załączenie łuku, klawisz Spacja. Przyciski bazowania maszyny. Szybkie pozycjonowanie projektu na maszynie przez wskazanie narzędziem dowolnego narożnika, krawędzi lub środka projektu. Precyzyjne współrzędne położenia projektu względem punktów referencyjnych maszyny można wprowadzić klikając prawym przyciskiem okienko współrzędnych. Zerowanie osi Z określa położenie powierzchni materiału. Klawisz F8. Przybliżanie i oddalanie, równoznaczne z kółkiem myszy. Parametry cięcia. Czas pracy i aktualna prędkość. Jeśli określone zostały limity programowe, w głównym oknie przerywana linia pomarańczowa prezentuje zakres pracy maszyny oraz aktualne usytuowanie projektu. Kółkiem myszy można oddalać, przybliżać widok, dwuklik resetuje widok, prawy przycisk myszy wywołuje okienko opcji dodatkowych. Opcje pozwalają przykładowo załączyć pracę od dowolnego punktu na ścieżce. Można też wykonać cięcie między dowolnie wskazanymi punktami. Przytrzymując prawy przycisk myszy, można skorygować położenie projektu. Przycisk analizy projektu na podstawie parametrów szacuje czas cięcia, pokazuje ilość przebić oraz długość ścieżek, jak również kolorystycznie prezentuje, gdzie prędkość cięcia będzie spowolniona. W
okno importu plików do projektu. Przycisk importu wybranego pliku. Przycisk dodania kolejnego pliku. Lewym przyciskiem dodaję pliki poziomo, prawym pionowo. Zaznaczenie, odznaczenie wielu ścieżek jest możliwe z wciśniętym klawiszem Ctrl. Podgląd 3D detalu. Moduł My Mini CAD umożliwia szybkie tworzenie nieskomplikowanych detali bezpośrednio w systemie, szerzej opisany w osobnych filmach. Moduł My Mini CAM z podstawowymi narzędziami tworzenia ścieżki. Ustalenie offsetu narzędzia. Wprowadza korektę szerokości szczeliny. Odsuwa ścieżkę cięcia. Dodanie ścieżki wpalania, wjazdu oraz ścieżki wyjazdu. Rodzaj ścieżki wjazdu i wyjazdu można zmienić przez dwukrotne kliknięcie. Miejsce wpalania można określić prawym przyciskiem myszy. Ustalenie kolejności ścieżek. Podstawowe narzędzia edycyjne. Narzędzie przekształcania detali na ścieżkę. Ctrl-Q. Cofanie ostatniej operacji. Ctrl-Z. Powielanie zaznaczonych elementów lewym przyciskiem w poziomie, prawym w pionie. Dezaktywacja zaznaczonej ścieżki, np. obrysu materiału, które będą wyświetlane, ale nie będą wycinane. Usuwanie zaznaczonych ścieżek, klawisz Delete. Odbicie lustrzane, obrót, lewy przycisk myszy obraca obiekt o 90 stopni, prawy przycisk myszy o 2,5 stopnia. Narzędzie skalowania, można sztywno wpisać skalę projektu, lub określić konkretny wymiar w danej osi. Lewym przyciskiem myszy są zachowywane proporcje. Prawym skalowanie odbywa się tylko w jednej osi. Jeśli zachodzi potrzeba skalowania wielu obiektów indywidualnie, np. otworów, to należy po ich zaznaczeniu narzędzie skalowania kliknąć prawym przyciskiem myszy. Przy wyłączonym module My Mini CAM możliwe jest ręczne ustalenie kolejności cięcia ścieżek. Dla ścieżek otwartych prawy przycisk myszy zmienia ich kierunek. Zapis wygenerowanej ścieżki narzędzia do pliku umożliwia wykorzystanie jej w przyszłości. Zmiana bieżącego folderu podglądu pliku. Przywrócenie ścieżki folderu z przykładowymi projektami. Akceptacja wyniku importu wygenerowanych ścieżek, które zostaną przesłane do głównego okna programu. Poszczególne opcje okna konfiguracyjnego wymagają szczegółowych omówień w osobnych materiałach. Instrukcja obsługi programu jest dostępna po kliknięciu w ikonę PDF.